Po zakończeniu II wojny światowej kilka tysięcy obywateli francuskich wyjeżdża do Związku Radzieckiego. Stalin zaprasza Francuzów pochodzenia rosyjskiego oraz ich rodziny do wspólnej odbudowy sowieckiego państwa. Niedługo po ich przybyciu żelazna kurtyna opada. Pozbawieni dokumentów, praw obywatelskich, siłą zostają rozmieszczeni po całym państwie. Traktowani jako wyrzutkowie czy obywatele gorszej kategorii starają się przeżyć. Nie otrzymują żadnej pomocy od Francji. Wielu z nich umiera w gułagach czy obozach tysiące kilometrów od Moskwy. Pułapka Stalina. Pamięci Marka Bionę. Niewielu zwabionych w pułapkę Stalina żyje do dziś. Są rozsiani po całym terytorium byłego Imperium Radzieckiego. Iryna Kotomkina mieszka w Moskwie. Dlaczego mówisz po rosyjsku? Możemy rozmawiać po francusku. To nieważne. Jak to? Bardzo ważne. Chcę być dumna, że tak wspaniale mówisz po francusku. Nie na darmo ukończyłeś szkołę francuską tutaj w Moskwie. Iryna jest francuską. Urodziła się w 1924 roku. Młodość spędziła w Paryżu. Moi rodzice to rodowici Rosjanie. Tata urodził się nad Wołgą, mama na Syberii. Wyemigrowali po rewolucji październikowej. W latach 1914-16 ojciec walczył w armii carskiej. Владимир Ильич Ленин был среди народа, отмечающего свой великий праздник. Październik 1917 roku. Rewolucja. Bolszewicy przejmują władzę w Rosji. Do walki przeciwko sobie stają zwolennicy komunizmu, czerwoni, i dawni zwolennicy cara, biali. Przeciwnicy nowego reżimu po klęsce wojennej zmuszeni są uciekać z kraju. Wielu z nich udaje się do Francji, tak jak ojciec Iryny. Był oficerem w stopniu chorążego. Musiał uciekać. Po długiej podróży z Władywostoku na Krym, rodzice zdecydowali się wyjechać do Paryża. Miasta, w którym skupiła się duża część inteligencji rosyjskiej. Francja zawsze przyciągała Rosjan. Jednak wiele osób opuszczało ojczyznę z nadzieją, że za kilka tygodni czy miesięcy będą mogli wrócić. Jak tylko sytuacja w Rosji się zmieni. Ta nadzieja trzymała ich przy życiu. Czekali na powrót. Na tej wymuszonej emigracji rodzice Iryny nigdy nie zapomnieli o Rosji. Zawsze chciałam wrócić do kraju moich przodków. Nieustająco tego pragnęłam.
Matka wpoiła we mnie miłość do kraju, z którego pochodzę. Nauczyła jego historii, literatury, języka. Dla mnie to była ziemia obiecana. W latach 20. 65 tysięcy białych osiedla się we Francji. Nina Bazilina urodziła się w departamencie Isère w 1932. Obydwoje jej rodzice byli Rosjanami. Moi rodzice poznali się we Francji, w Rieupeyrus. W domu pielęgnowaliśmy rosyjskie tradycje, ale poza domem dorastałam i żyłam wśród Francuzów. Społeczność rosyjska zachowała swoją tożsamość. W każde święto przebieraliśmy się w rosyjskie stroje ludowe. Okazja nie była ważna. Chodziło o to, aby się spotkać, porozmawiać. Na początku wszyscy chyba mieli nadzieję na szybki powrót do Rosji, pod warunkiem, że komuniści stracą władzę. Ale z czasem zorientowaliśmy się, że socjalizm i komunizm nie komunizm, bo on nigdy nie istniał. Raczej reżim socjalistyczny z roku na rok się umacniał. Polityczne dyskusje słabły, a wiele osób straciło nadzieję na powrót do Rosji. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Niemcy bardzo szybko zajmują Francję. Niemcy wkroczyli do Paryża w 1940 roku, chyba w maju. Pamiętam, jak mama zebrała swoich uczniów i powtarzała im: usłyszycie stukot niemieckich butów na ulicach Paryża. Nie możemy zostać obojętni. Musimy coś zrobić. Irina w wieku 16 lat wstępuje do ruchu oporu w regionie paryskim. Oto moja partyzancka legitymacja ochotniczki. Byłam łączniczką w ruchu oporu. Moim zadaniem była pomoc tym, którzy walczyli. Ja nigdy nie strzelałam do wrogów, ale zawsze byłam gotowa pomóc. Zawsze byłam gotowa pomóc tym, którzy nie wahali się tego robić. W czerwcu 1941 Niemcy atakują Związek Radziecki, który w tym momencie staje się sojusznikiem Komitetu Wolnej Francji. Francuscy komuniści dołączają do ruchu oporu. Stają do wspólnej walki z tymi, których rodzice uciekli kiedyś do Francji przed bolszewizmem. Nie było się nad czym zastanawiać. Należało ratować ojczyznę bez względu na poglądy. Myślę, że to właśnie wspólna walka z lewicowymi organizacjami ruchu oporu odegrała kluczową rolę w podjęciu decyzji przez potomków emigrantów rosyjskich o powrocie do kraju przodków. Walczyli po prostu o to, aby wrócić do kraju. Nie było innego wyjścia.
Po zakończeniu wojny setki obywateli francuskich pochodzenia rosyjskiego wyjeżdża do Związku Radzieckiego. Gleb Ratiński jest profesorem. Uczy francuskiego na Uniwersytecie Języków Obcych w Niżnym Nowogrodzie, 500 km na wschód od Moskwy. Urodził się w 1926 roku w Lyonie. Miał zaledwie 18 lat, gdy zdecydował się na wyjazd. W 1945 roku Związek Radziecki pokonał hitlerowskie Niemcy. Cieszył się więc ogromnym szacunkiem wśród Francuzów. Trzeba pamiętać, że wówczas wszyscy, którzy chcieli wrócić do Rosji, mieli prawo to zrobić, zupełnie za darmo. Dlatego w latach 45-47 wielu Rosjan z pochodzenia zdecydowało się na wyjazd. Kiedy dotarłem do Nowosybirska, przyjęła mnie kuzynka matki. Pierwsze, co usłyszałem, to to, że popełniłem ogromny błąd. Powiedziała: pamiętaj, można tu przyjechać, ale stąd się już nie wyjedzie. Niedługo zrozumiałem, że zrobiłem błąd. Myślałem, że chociaż matkę odwiodę od zamiaru powrotu. Między wierszami napisałem w liście, żeby zrezygnowała. Wprost napisać przecież nie mogłem. Ale ona nie zrozumiała. Jak to mówią, nie ma gorszego głuchego niż ten, który nie chce słuchać. Matka przyjechała z dwiema moimi siostrami. Ojciec zmarł jeszcze w 40 roku. Odmienny, pozytywny obraz Związku Radzieckiego tuż po wojnie zachęca wielu Francuzów pochodzenia rosyjskiego do powrotu. Stosunki francusko-sowieckie są wzorowe. De Gaulle myśli, że dzięki temu Francja zostanie włączona do grona zwycięskich państw. I to mu się udaje. W grudniu 1944 jedzie do Moskwy, gdzie podpisuje traktat o przyjaźni i wzajemnej pomocy. To była wielka przyjaźń między naszymi narodami. Zwycięstwo pod Stalingradem zmywa z Rosji wszystkie winy przeszłości. Związek Radziecki zaczyna nie tylko wzbudzać podziw za zwycięstwo nad nazizmem, ale i współczucie w związku ze śmiercią 15 czy 20 milionów swoich obywateli. Dlatego nie tylko chce się utrzymywać dobre stosunki, ale kiedy ma się tam jeszcze jakieś rodzinne korzenie, chce się tam po prostu jechać. Do tego entuzjazmu, zachęty partii komunistycznej i organizacji postępowych, do stworzonego obrazu wspaniałej radzieckiej demokracji dochodzi apel Stalina. Jak mu się nie oprzeć? Można się nawet dziwić, że jeszcze więcej ludzi nie wyjechało. Czerwca 1946 roku Stalin i Rada Najwyższa ogłaszają amnestię dla wszystkich białych. Zapraszają do przyjazdu, aby wspólnie odbudowywać Związek Radziecki. W tak wyjątkowych powojennych okolicznościach wielu wierzy w szczere zamiary Stalina. Nikita Krivochain spędził dzieciństwo w 7. dzielnicy Paryża. Wyobraźmy sobie, że wojna zakończyłaby się zwycięstwem Hitlera, czego oczywiście nikt nie chciał. Ale wyobraźmy sobie emigrantów antynazistowskich, takich jak Brecht, Remarque, Marlena Dietrich czy Thomas Mann, wracających dobrowolnie do ich zwycięskiej ojczyzny. Byłoby to paradoksem. I to, co stało się z emigracją rosyjską, też wynika z takiego paradoksu. Au
Wiosną 1948 roku Nikita Krivochain wraz z rodziną wypłynęli z Marsylii do Odessy. Miałem ledwie 14 lat. Podróż do kraju, którego religia była moją religią, była dla mnie przygodą. Myślałem, że następnego roku wrócę do Paryża i spędzę tam wakacje. Rejs był przyjemny. Dziwił nas trochę stosunek załogi statku. Nie chcieli z nami rozmawiać, jakby się bali. To już było zastanawiające. Kiedy dopłynęliśmy, ujrzeliśmy setki ciężarówek i żołnierzy NKWD. Załadowano nas do tych ciężarówek i wywieziono do tak zwanego obozu przejściowego na przedmieściach Odessy. Jakież było moje zdziwienie, gdy pierwszy raz zobaczyłem druty kolczaste i strażnice. Wtedy stanąłem przed olbrzymim dylematem. Zrozumiałem w tamtych okolicznościach. Kształciłem się u ojców jezuitów Vianson. Wciąż zadawałem sobie pytanie, czy to ja straciłem zmysły? Zwariowałem? Ale jestem w normalnej rzeczywistości. Na pewno byli wtedy ludzie, którzy ostrzegali przed wyjazdem do Związku Radzieckiego, którzy byli zaniepokojeni, że ludzie tam jadą. Ale mało kto ich słuchał. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie straszenie Związkiem Radzieckim, przestrzeganie przed nim, czy krytykowanie lub potępianie jego polityki przypominało nieco wcześniejsze dyskusje zwolenników rządu Vichy, czy jeszcze gorzej, nazizmu. Szacuje się, że mimo ostrzeżeń, około od 8 do 10 tysięcy obywateli francuskich przybyło do Związku Radzieckiego. Nazywano ich po rosyjsku wezwraszczeńce, czyli ci, którzy wrócili. Większość z nich przyjechała koleją. Nina Bazylina wyjechała z Grenoble razem z rodzicami i dwójką braci. Wiele osób przestrzegało moich rodziców, aby nie jechali, że będą tam zatrzymani. Ojciec wcale nie chciał słuchać. Po prostu wsiedliśmy do pociągu. Podróż trwała miesiąc. Przejeżdżaliśmy przez Niemcy, Polskę. W Polsce było najciężej. Lało, padał śnieg. Pola były całe pokryte śniegiem. Myśleliśmy, że ta podróż nigdy się nie skończy. Nie jechaliśmy zwykłym pociągiem. To były raczej wagony do przewozu bydła. Nie ludzi. Po dwóch stronach były tylko drewniane ławy, na których siedzieliśmy jeden obok drugiego. I tak dotarliśmy do Grodna. A tam, w Grodnie, dopiero czekała nas niespodzianka. La grande surprise. Kiedy wysiedliśmy z pociągu, nie było dworca, tylko plac. Czekali na nas
żołnierze. Pod ich eskortą z bagażami zaprowadzono nas do czegoś w rodzaju obozu. Nie można było nazwać tego zakwaterowaniem. To były raczej jakieś baraki. Tak, umieszczono nas w barakach. To był obóz przejściowy, w którym decydowano o losie tych, którzy przyjechali. Nina wraz z rodzicami zostali wysłani do Nowopokrowska, małego miasteczka w regionie Tambow, 600 kilometrów na południowy wschód od Moskwy. Nie była tu od 55 lat. Wyobraźcie sobie, ja pochodzę z gór, a przyszło mi mieszkać w takiej okolicy. To niemożliwe. Wszystko jest jeszcze bardziej zniszczone niż wtedy. To moja szkoła. Szybko stałam się gwiazdą w miasteczku. Wyróżniałam się. Inaczej się zachowywałam, ale nikt nie miał mi tego za złe. Szybko zyskałam wielu przyjaciół. Kolor się zmienił. Ale szkoła nadal jest. Mieszkaliśmy tam, trochę dalej. Przepraszam, czy ten dom długo tu stoi? Mieszkam tu od 22 lat. Nina, jej brat Nikola wraz z rodzicami mieszkali w tym miasteczku przez półtora roku. Jedyną osobą z ojczystego kraju, z którą udało jej się utrzymać kontakt, była Lucie Brussel, przyjaciółka z dzieciństwa. Francja powoli stawała się tylko wspomnieniem. Michel, starszy brat Niny, został oddzielony od reszty rodziny w obozie przejściowym, bo był już wtedy pełnoletni. Czynnie działał w ruchu oporu w Loison. Zatrzymany, torturowany przez gestapo, uciekł z więzienia w Lyonie. W 1946 również uwierzył w szczerość apelu Stalina. Michel został wysłany do innej wioski. Ostatni raz widziałam go w Grodnie. Trafił gdzieś na Ural, do obozu. Nie wiedzieliśmy gdzie. Prawdopodobnie
Nie chciał stwarzać kłopotu naszej rodzinie. I dlatego nigdy nie dostaliśmy od niego żadnej wiadomości. W czasach reżimu komunistycznego miliony osób zostały oddzielone od swoich rodzin i ślad po nich zaginął. Dopiero 40 lat później, w czasach pierestrojki, kiedy udostępniono archiwa KGB, wielu Rosjan dowiedziało się o losie swoich bliskich. Dzięki temu właśnie Nina Bazylina w trakcie jednego z pierwszych wyjazdów do Francji dowiedziała się, że jej brat, którego uważała za zmarłego, jednak przetrwał gułag. Byłam w Izil, koło Grenoble, kiedy dowiedziałam się, że mam siostrzenicę, która mieszka w Łafa. O mało nie dostałam zawału. Natychmiast napisałam do niej list. Jestem twoją ciocią. Jestem siostrą Michela. Tak się odnalazłyśmy. Poznałam też drugą siostrzenicę. Brat zmarł w 80 roku. Moja mama w 81. Nie wiedziała, że jej najstarszy syn przeżył obóz. Setki osób, podobnie jak Michel, tuż po przyjeździe zostało zesłanych na koniec świata, gdzieś poza krąg polarny. Jedyną ich winą było francuskie obywatelstwo. Wywieziono ich na roboty przymusowe. Wycinanie lasu czy układanie torów. To było najgorsze. Paradoksalnie myślę, że miałem dużo szczęścia, że trafiłem do obozu. Po raz pierwszy, mając 23 lata, spotkałem w nim normalnych ludzi, takich jak ja, którzy sprzeciwiali się temu reżimowi. Nie byłem sam z moimi myślami. Większość uwięzionych w gułagach repatriantów zmarła z głodu, zimna, z wyczerpania. Aleksander Sołżenicyn nazywał gułagi obozami zagłady. Kilka miesięcy po przybyciu Francuzów, a więc w latach 45-46, władze francuskie, a zwłaszcza dyplomaci przebywający w Moskwie, którzy doskonale wiedzieli, co się dzieje w Związku Radzieckim, zdają sobie sprawę, że realia są zupełnie inne od oczekiwań repatriantów. Wiele dramatycznych listów udało się przekazać ambasadzie francuskiej. Dyplomaci uznali jednak problem za mało istotny na tle wielkiej polityki. Ci, którzy zdecydowali się na wyjazd do Związku Radzieckiego, wierzyli, że jadą pomóc ojczyźnie przodków. Rozczarowanie było ogromne. Być może nie oczekiwali przyjęcia z otwartymi ramionami, ale nie spodziewali się, że zostaną internowani w obozach. Niektórzy popełnili samobójstwo. Żeby przetrwać, musiałem udawać, ale doskonale rozumiałem, co się dzieje. Zamknąłem się w sobie. To była forma ucieczki. We Francji nie zdawałem sobie z tego sprawy. Zrozumiałem, kiedy musiałem się cały czas pilnować, uważać na to, co mówię, nawet do przyjaciół.
Nawet z matką nie rozmawiałem szczerze. Wiedziałem, że ona też zdaje sobie ze wszystkiego sprawę, ale nie chce o niczym słyszeć. Tak naprawdę ona miała to, czego pragnęła. Chciała wrócić, żeby umrzeć w swojej ojczyźnie. Olga Wiśniewski ma 27 lat, kiedy opuszcza Paryż i wyjeżdża do Związku Radzieckiego z mężem, matką i dwójką dzieci. Natychmiast po przyjeździe zostają zesłani do Azji Środkowej, 4000 kilometrów od Moskwy. Ich rozczarowanie jest ogromne. Kiedy dojechaliśmy do Kazachstanu, odebrano nam francuskie paszporty. Nigdy ich nie zwrócono. Dostaliśmy dokumenty rosyjskie. Nic nie można było zrobić. Nie umiałam się z tym pogodzić i zaadaptować. Ludzie byli nieufni. Nie bardzo wiedzieli, kim jestem. Czy może na przykład nie szpiegiem. Dziwili się przede wszystkim, po co i dlaczego przyjechaliśmy do Rosji. Musiałam zmierzyć się z życiem w Związku Radzieckim. Najpierw przede wszystkim dokształcić się i nauczyć jakiegoś zawodu, żeby pracować i zarabiać. To było bardzo trudne. Znowu Pakrowska, rodzina Niny Bazyliny została przeniesiona do miasteczka Tambow. Spędzili tam 10 lat. W przeciwieństwie do wielu Francuzów, którzy przyjechali i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, Nina uważa, że miała dużo szczęścia. Tam się po raz pierwszy zakochałam. Co niewątpliwie trochę umiliło mi życie. Poza tym w szkole prowadziłam aktywne życie. Jak to mówią, towarzyskie. Wybierano mnie zawsze do młodzieżówki komunistycznej, bo byłam członkiem organizacji komsomolskiej. Można powiedzieć, że wtedy zacząłem się integrować ze społecznością sowiecką. Tu mieszkałam, numer 11. To był budynek komunalny. Mieszkaliśmy wspólnie z inną rodziną. Здравствуйте. Ой. To nasze mieszkanie. Trafiliśmy tu prosto z Nowopokrowska. W tym pokoju mieszkałam razem z rodzicami. Kuchnia była wspólna z sąsiadami. Takie mieszkania nazywano komunalnymi. Jak się żyło? Jeśli chciało się skorzystać z łazienki, a ona była akurat zajęta,
Trzeba było czekać. Moja mama była mądra, zawsze starała się unikać konfliktu z sąsiadką. W kuchni stały dwa stoły. Życie toczyło się raczej w pokoju. Francuska Renée Villancher, urodzona w Jurze, w Lons-le-Saunier, spotyka w wieku 17 lat młodego Rosjanina. Na świat przychodzi ich córka. W 1947 roku Renée wraz z mężem wyjeżdżają do Związku Radzieckiego. To moja mama, tata. Da, mamyczka. Moi rodzice, mój brat. Przyjechałam do Rosji razem z córką, matką i moim mężem. Tak bardzo go kochałam, że z nim wyjechałam. Matka Renée w trosce o córkę postanawia parze towarzyszyć. Umiera, nigdy nie zobaczywszy już Francji. Gdybym mogła opowiedzieć o moim życiu po rosyjsku, lepiej oddałabym to, co przeżyłam. Dlaczego? Bo po francusku brakuje mi słów, by wszystko wyrazić. Nie rozmawiam tu z nikim po francusku. Kiedy przyjechałam do Rosji, byłam bardzo młoda. Miałam 17-18 lat. Nie od razu zrozumiałam, że to był wielki błąd. Moje życie w Rosji od razu stało się koszmarem. Żałowałam, że wyjechałyśmy z córką. W tym miasteczku mieszkam od samego początku. Pojechałam nawet do ambasady francuskiej w Moskwie. To Rosjanie mi radzili. Jedź. Moskwę zobaczysz. A może i do kraju uda ci się wrócić. Chciałam spróbować, ale granica była już zamknięta. Bardzo rozpaczałam. Chciałam wrócić. Wszystkie dokumenty zostawiłam w ambasadzie. Zostały zarekwirowane. Do domu wróciłam już bez żadnych dokumentów. Nie byłam wykształcona. Chciałam prosić o pomoc władze sowieckie, ale nie mogłam, bo się bałam. Nie rozumiecie, jakim państwem była Rosja. Starałam się być silna. Postanowiłam nauczyć się rosyjskiego, aby lepiej zrozumieć, gdzie się znalazłam. Porzucona przez męża z trzema córkami, Renée ponownie wychodzi za mąż za kolegę z kołchozu. Ma z nim dwóch synów.
Przez 55 lat René, rodowita francuska, prawie nie opuszcza Saint-Seva. Oczywiście 20 lat później chciałam wyjechać. Wtedy już było można, ale nie miałam pieniędzy. Zarabiałam 60 franków. Taka kwota nie wystarczała na powrót do ojczyzny. Są chwile, kiedy myślę, że już nie mogłabym wrócić do Francji. Ale są też takie, kiedy o tym marzę. I pojechałabym natychmiast. Przez cały czas bardzo pielęgnowałam to, co dała mi Francja. Dlatego zostałam nauczycielką francuskiego, bo zwłaszcza język się zapomina. Interesuję się Francją, jej kulturą, literaturą. Dużo czytam i staram się przekazać uczniom nie tylko zamiłowanie do języka, ale i do kraju. Myślę, że mimo iż jestem na wskroś Rosjanką, jest we mnie odrobina francuski. Myślę po francusku. Jest mi łatwiej. Podobnie z czytaniem. Mimo wszystko czuję się bardziej francuską niż Rosjanką. Chciałem wrócić do Francji. Jak tylko zorientowałem się, czym jest system totalitarny, stało się to moim pragnieniem. Dla mnie był to system oparty na kłamstwie, strachu i terrorze. To było więcej niż chęć ucieczki. Dałbym sobie odciąć rękę, nogę bez znieczulenia, byle móc wyjechać. Obmyślałem sposoby. Chciałem zjednać sobie ambasadę francuską, kupić bilet do Azji Środkowej i stamtąd przez góry dotrzeć do Afganistanu. Na szczęście nie podjąłem próby. Ponieważ w obozach spotkałem wielu, którzy próbowali. Ale nikomu się nie udało. To nie było takie proste. Trzeba było przejść przez góry, rzeki, jeziora. To była trudna droga. Szacuje się, że po wojnie 8-10 tysięcy obywateli francuskich wyjechało do Związku Radzieckiego. Większość zmarła, nigdy nie zobaczywszy już ojczyzny. W 1953 roku po śmierci Stalina w Związku Radzieckim następuje okres odprężenia. Przekonani o końcu sowieckiego reżimu przybywają kolejni obywatele francuscy. Alexis Sosiński, urodzony w Paryżu w 1937 roku, matematyk, absolwent Uniwersytetu w Nowym Jorku, decyduje się na wyjazd do Moskwy, Światowego Centrum Nauk Matematycznych. Wtedy miałem dość naiwne poglądy. Byłem antykomunistą, ale o lewicowych poglądach. Wierzyłem, podobnie jak typowy przedstawiciel zachodniej inteligencji, w socjalizm i rozwój kraju w kierunku demokracji. Bardzo długo sądziłem, że to możliwe. Dopiero w 1968 roku, po wydarzeniach w Pradze, zrozumiałem, że komunizm
nie może istnieć bez podstawowych elementów totalitaryzmu. To było dla mnie wielkie odkrycie. Wszystko mi się w głowie poprzewracało. Rozczarowany systemem, Alexis postanawia wyrazić głośno swoje poglądy i podpisuje list protestacyjny przeciwko reżimowi. W 1974 roku zostaje wyrzucony z uczelni, na której wykłada. Myślę, że znalazłem dobry sposób na przeżycie w komunistycznym państwie totalitarnym. Nie mogę powiedzieć, że aktywnie dołączyłem do opozycji. Raczej przyjąłem negatywną postawę względem systemu i odmawiałem realnej współpracy ze zwolennikami dominującej ideologii. To był mój sposób na walkę. Muzeum Sacharowa, Moskwa. W latach 70. repatrianci wspierają opozycjonistów reżimu totalitarnego i stają się dysydentami. Wśród nich jest dawny bohater francuskiego ruchu oporu. Aleksandr Ugrimow był przyjacielem mojego ojca jeszcze w Paryżu. Do Związku Radzieckiego przyjechał w 1947. Od razu został wysłany do obozu, gdzie poznał Sołżenicyna. Zwolniony wrócił do Moskwy, gdzie wspierał ruch dysydencki Sołżenicyna. Nie pokazywał się publicznie, ale odegrał bardzo ważną rolę w rozpowszechnianiu na Zachodzie dzieła Sołżenicyna, Archipelag Gułag. Przekazał mikrofilm z dokumentem mojemu kuzynowi, Aleksandrowi Andrzejewowi. Ten mikrofilm miał być opublikowany najpierw we Francji, a potem w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec lat 80. pierestrojka przyniosła powiew wolności. Po raz pierwszy od 40 lat Francuzi zamknięci za żelazną kurtyną mogą myśleć o powrocie do ojczyzny. Do 90. roku nawet nie zadawałem sobie pytania, czy wrócić do Francji. Wiedziałem, że nie da się wyjechać ze Związku Radzieckiego. Nikt sobie takiego pytania nie zadawał. Kiedy w 90. pojawiła się możliwość wyjazdu, wiedziałem, że już nie pojadę. Miałem 64 lata. Począwszy od lat 90. wielu repatriantów stara się odnaleźć swoją francuską narodowość z większym lub mniejszym powodzeniem. Nielicznym udaje się wrócić do Francji na stałe. Nina Bazilina stara się od 2 lat o uznanie jej obywatelstwa francuskiego. Wysłałem prośbę za pośrednictwem konsulatu francuskiego w Moskwie. Otrzymałam odmowę z Grenoble. Zgodnie z rozporządzeniem, które wówczas obowiązywało, musiałabym 17 lat mieszkać w kraju, żeby starać się o obywatelstwo.
Wyjechałam mając 14 lat. Nie miałam więc nawet prawa chcieć być Francuzką. Przez ponad 50 lat Nina Bazylina korespondowała z Lucy Brussel, przyjaciółką z dzieciństwa. Kiedyś myślała, że nigdy się już nie spotkają. Ale od końca lat 80. Nina kilkakrotnie odwiedzała rodzinne Rieuperu. Spotkała się także z Lucy. Nie sądziłam, że cię jeszcze zobaczę. To ty tak myślałaś. Za każdym razem, kiedy wyjeżdżam, myślę, że to już moja ostatnia wizyta. Każda podróż jest dla mnie olbrzymim przeżyciem. Gdy wracam do Rosji, mam nadzieję, że jeszcze tu przyjadę. Opracowanie i udźwiękowienie Suprafilm czytał Ireneusz Załóg.